Nowoczesne maszyny, innowacyjne technologie i techniki wykorzystywane w przemyśle wydobywczym. W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach swoje produkty i usługi prezentuje około 200 wystawców. Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutnictwa to okazja do rozmów o przyszłości polskiej energetyki w kontekście dzisiejszej sytuacji geopolitycznej, ale też o kondycji przemysłu górniczego w ogóle. Jeżeli ceny węgla i w ogóle surowców energetycznych idą w górę, no to przemysł też sobie całkiem dobrze radzi. No, widzimy, że te przychody tych spółek górniczych z tego minusu, który widzieliśmy jeszcze w zeszłym roku, idą cały czas w górę. Więc myślę, że te targi pokazują, że ten przemysł górniczy funkcjonuje, no i jeszcze będzie na pewno funkcjonował przez ładnych parę lat. A na pewno przez najbliższych 27 lat, ponieważ zawarta w 2021 roku umowa społeczna zakłada wygaszanie kopalni węgla kamiennego na Górnym Śląsku do 2049 roku. Przedstawiciele górniczych związków zawodowych uważają jednak, że ten czas jest zbyt krótki, a państwo powinno poważnie rozważyć zmiany harmonogramu. W innym wypadku o bezpieczeństwo energetyczne może być trudno. Jeżeli chcemy dać oddech, jeżeli chcemy ulżyć społeczeństwu, zarówno polskiemu, jak i europejskiemu, powinniśmy jak najszybciej zweryfikować i zawiesić system handlu emisjami. Wtedy energia będzie tańsza, wtedy energia będzie bardziej dostępna, wtedy tak społeczeństwo nie odczuje tego szoku związanego z kryzysem energetycznym, który już trwa. Targi górnictwa mają wskazać rozwiązania, które mogą poprawić bezpieczeństwo energetyczne Polski. Jedną z propozycji jest śląski system magazynowania energii. Uczestnicy targów dowiedzą się, jakie są formy i możliwości finansowania lokalnych inwestycji w obszarze energetyki niskoemisyjnej. Jeśli mamy z fotowoltaiki nadmiar energii, to ją lokujemy w magazynach energii. Magazyny oczywiście mogą być najróżniejsze. Najprościej jest kupić bateryjny magazyn energii, taki litowo-jonowy czy podobny. To są dzisiaj duże pojemności, ale mogą być inne formy magazynowania. Może być magazyn pneumatyczny, magazyn w postaci zbiornika wody. No, dzisiaj na Śląsku mamy takie możliwości, ale najważniejsze jest, żeby tą energię magazynować. Międzynarodowe Targi Expo Katowice rozpoczęły się dziś i potrwają do piątku 9 września. W środę będzie można posłuchać prelegentów mówiących m.in. o transformacji sektora węglowego.